Panie pułkowniku, dzisiejsze wojsko, jednostka to współdziałanie wielu narodów. Dzisiaj mogliśmy zobaczyć, jakie tutaj pododdziały i jakie, z jakich państw? Tak, przede wszystkim za bramami Świętoszowskiej Brygady stacjonują wojska amerykańskie, z którymi współpracujemy na wielu płaszczyznach, ale obecny był również dowódca 41. Brygady Pancernej z Niemiec, po to, aby podkreślić partnerstwo, jakie jest naszej brygady i brygady niemieckiej. Wspólnie uczestniczymy w różnego rodzaju przedsięwzięciach szkoleniowych z kolegami z Niemiec, oczywiście ze Stanów Zjednoczonych, a ostatnie ćwiczenie Defender Europe 2022 pokazało, że tylko wykonywanie wspólnych zadań właśnie na placach ćwiczeń ze strzelaniem amunicją bojową, zarówno w dzień, jak i w nocy, pozwala na zgranie pododdziałów polskich i z innych państw, to jest z Niemiec, ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, z Belgii, z Holandii, z Francji. Żołnierze pana brygady pełnią służbę na granicy białoruskiej, no ciężką służbę, ale ofiarną. Tak, jest to ofiarna służba, jest to zadanie, które realizujemy od listopada ubiegłego roku w ramach wsparcia Straży Granicznej w ochronie polsko-białoruskiej granicy. I tutaj nie sposób nie odnieść się do słów, które są zapisane w rocie przysięgi wojskowej, gdzie jest napisane wyraźnie, że żołnierz będzie strzegł granicy polskiej i jej niepodległości. Żołnierze z pełnym poświęceniem od listopada do chwili obecnej realizują te zadania i skutecznie powstrzymują tą nielegalną migrację na teren naszego kraju. Czego można życzyć wszystkim żołnierzom przy takim święcie? Przede wszystkim wytrwałości i nieustającego zdrowia, dlatego że niestety w ostatnich latach pandemia związana z wirusem COVID-19 powodowała to, że wiele zostało wprowadzonych ograniczeń w społeczeństwie, ale również w siłach zbrojnych. Diametralnie zmieniły się warunki do szkolenia. Na szczęście wynalezione szczepionki pozwalają, abyśmy mogli tą pandemię pokonać. Panie porucznik, z jakiej okazji dzisiaj tutaj na tym placu jest tyle sprzętu, można zobaczyć, można podziwiać sprzęt, tutaj cywile mogą zobaczyć, była defilada, z jakiej okazji? Dzisiaj obchodzimy święto 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Tak naprawdę rozpoczęło się ono już wczoraj od uroczystego capsztyku. Dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć wręczenia awansów na kolejne stopnie oraz defiladę pododdziałów, a także pojazdów. Oczywiście święto nie zakończyło się defiladą, ponieważ teraz rodziny, znajomi żołnierzy, a także zaprzyjaźnione rodziny zapraszamy na piknik, wspólne świętowanie, które odbywa się w Świętoszowie. Chorążyk Grzegorz Kurzej, ośrodek szkolenia Leopard. Jak się służy dzisiejszym wojsku? Zawsze marzyłem jako dziecko, aby zostać żołnierzem zawodowym, no i to moje marzenie się uiściło. Służę w ośrodku szkolenia Leopard w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, jako na stanowisku starszy instruktor w kursie załogi kierowców. W ośrodku szkolenia Leopard posiadamy czołgi Leopard 2A4, Leopard 2A5, Leopard 2PL i Leopard 2PL-M1 oraz wozy zabezpieczenia technicznego Berger Panzer. I oprócz tego mamy do szkolenia załóg czołgów, mamy symulatory wieżowe do szkolenia dowódców, działu nowych ładowniczych, jak i symulatory jazdy do szkolenia kierowców czołgów Leopard 2. To nam wystarczy, ta baza sprzętowa, aby szkolić na wysokim poziomie załogi czołgu Leopard 2. Jak i również szkolimy mechaników podwozia i uzbrojenia. Nie tylko są to żołnierze, ale i też pracownicy resortu obrony narodowej, którzy wymagają odpowiednich certyfikatów i poświadczeń na swoim stanowisku pracy. Panie chorąży, dzisiaj służba w wojsku to jest trudne zadanie?
Cały czas przed nami stoją wyzwania i staramy się jako żołnierze 10. Brygady Kawalerii Pancernej wypełniać te zadania jak najlepiej umiemy. No, służba w wojsku to jednak ciężki zawód, ale go pan wybrał. Dlaczego? Pewna przyszłość. Poza tym już od początku chciałem zostać, że tak powiem, wojskowym, wiązać z tym przyszłość. Jest to zajęcie na długie lata. Na pewno służba ojczyźnie jest bardzo ważną rzeczą. Co by pan polecił młodym ludziom, którzy, mężczyznom, kobietom zresztą teraz, żeby właśnie przyszli do wojska? Na pewno przyjść, spróbować się pod pewnymi aspektami, czy dadzą radę. Jest to służba, która tak naprawdę weryfikuje człowieka, na ile jest twardy.